I zapraszam panią dr Agatę Arkabus. Dzień dobry państwu raz jeszcze, Agata Arkabus. Chciałabym dzisiaj zacząć od reklamy. Reklamy bibliotek pedagogicznych. Dużo dzisiaj mówimy o bibliotekach szkolnych, a ja bym chciała jednak... A ja bym chciała parę słów powiedzieć o bibliotekach pedagogicznych i przyszłości tychże instytucji. Mamy tutaj różne środowiska, nie tylko biblioteki szkolne, ale także biblioteki publiczne, uniwersyteckie. Dlatego w paru słowach chciałabym powiedzieć właśnie o tych pedagogicznych, ponieważ najczęściej są kojarzone ze szkołą, z oświatą, a nasza oferta coraz częściej wykracza już poza to grono odbiorców. Jesteśmy rzeczywiście bibliotekami specjalistycznymi i chcemy, czy pełnimy nawet rolę ośrodka informacji pedagogicznych. Oczywiście dostosowujemy swoje regulaminy, statuty do potrzeb także innych odbiorców, bo okazuje się, że biblioteka pedagogiczna chce wyjść naprzeciw także innym użytkownikom. Tak jak biblioteki szkolne, również podlegamy Ministerstwu Edukacji i Nauki i co bardzo istotne, też jesteśmy nauczycielami, bibliotekarzami. Często gdzieś tam może umyka osobom spoza bibliotek szkolnych właśnie, że tam w bibliotekach pedagogicznych również pracują nauczyciele podlegający pod kartę nauczyciela i wszystkim tym rozporządzeniom czy ustawom związanych z oświatą. Może to takie trochę nietypowe, ale właśnie w ten sposób funkcjonujemy. Gdzie nas znaleźć? Stworzymy w zasadzie jednostki samodzielne. Są to na przykład biblioteki wojewódzkie i filie, ale także są to biblioteki wchodzące bardzo często i może coraz częściej w skład różnych zespołów. Tworzymy zespoły z ośrodkami doskonalenia nauczycielami czy lub i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i coraz częściej, tak jak powiedziałam, zespoły, te biblioteki wchodzą właśnie w skład takich zespołów. Co w związku z tym się dzieje? Dochodzi coraz częściej do likwidacji bibliotek pedagogicznych, a przede wszystkim ich filii ze względu na nieopłacalność, na brak funduszy. No, można tutaj dużo wymieniać, a w związku z tym również do redukcji etatów nauczycieli, bibliotekarzy. No to jest taki może minus, no taki przykry punkt tego mojego wystąpienia, jednakże ja bym chciała dzisiaj powiedzieć o przyszłości bibliotek pedagogicznych. Bo biblioteki pedagogiczne, tak jak biblioteki szkolne, publiczne, uniwersyteckie, mają swoje zadania zapisane oczywiście w różnych aktach prawnych, w swoich regulaminach i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę ich tutaj dzisiaj omawiać, bo to nie jest kwestią mojego wystąpienia, ale proszę zobaczyć, one niektóre pokrywają się również z bibliotekami szkolnymi, z bibliotekami publicznymi, bo chyba w tak dzisiejszym tym świecie współczesnym jest tak, że te nasze bibliotekarskie zadania zaczynają się troszeczkę przenikać, ale są również takie, które w jakiś sposób wyróżniają biblioteki pedagogiczne spośród tych innych placówek bibliotecznych. Ja dzisiaj bym chciała się skupić na czterech obszarach działalności biblioteki pedagogicznej, w których upatruję pewien rodzaj przyszłości czy rozwoju, a mianowicie pełnienie roli ośrodka informacji pedagogicznej i oświatowej w środowisku, następnie wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką, a także pełnienie roli ośrodka instrukcyjno-metodycznego wobec tychże placówek, następnie prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, nie tylko nauczycieli bibliotekarzy, ale właśnie tutaj z naciskiem na wykorzystanie TIK w edukacji, w procesie nauczania i uczenia się, ale także, proszę państwa, współpraca z bibliotekami innych typów, czy realizacja różnego typu programów, czy projektów edukacyjnych. Dlaczego te obszary wybrałam? Dlaczego uważam, że one są ważne w działalności obecnej, w funkcjonowaniu biblioteki pedagogicznej, ale także w jej rozwoju i przyszłości? Zaczęłam się zastanawiać, gdzie wyznaczyć ścieżkę, drogę rozwoju biblioteki pedagogicznej, tym bardziej, że mało się o niej mówi, że są filie likwidowane, że często jest wiele osób, nawet samych nauczycieli, którzy nie wiedzą, że taka biblioteka istnieje.
Myślałam, czy szukać gdzieś jakieś scenariusze przyszłości, czy wymyślić swoją ideę, inicjatywę. Skupiłam się tutaj na zintegrowanej strategii umiejętności 2030, w której wyczytałam takie najważniejsze, skupiłam się na pewnych z najważniejszych założeniach. A mianowicie w tejże zintegrowanej strategii umiejętności zapisano, jak bardzo ważne będą w przyszłości wspieranie rozwoju umiejętności obywateli na wszystkich etapach życia, czyli od najmłodszych dzieci po seniorów, następnie wypracowanie nowych metod i narzędzi służących rozwijaniu umiejętności, nie tylko tych cyfrowych, ale przede wszystkim, ale we współpracy z innymi instytucjami, ale także, proszę Państwa, wspieranie i szkolenie kadry pedagogicznej w nabywaniu wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju kluczowych umiejętności. I odbiorcami tejże strategii są oczywiście w naszym przypadku, będą to nauczyciele, będą to uczniowie, ale będą to również osoby niezwiązane z oświatą, bo w zintegrowanej strategii umiejętności jest mowa nie tylko o edukacji formalnej, ale także tej pozaformalnej. I teraz skupiając się, proszę Państwa, na tym, co wcześniej powiedziałam, czyli jak ta przyszłość i na czym się obywatele powinni skupić, my jako nauczyciele, bibliotekarze bibliotek pedagogicznych musimy również wyznaczyć sobie pewne zadania, pewne priorytety, które w jakiś sposób przyciągną do nas użytkowników, odbiorców, nie tylko, tak jak wspominałam wcześniej, nauczycieli, ale także inne osoby niezwiązane z oświatą. I w jaki sposób realizować te zadania? Oczywiście część z nich można powiedzieć, że jest już realizowanych, ale skupmy się przede wszystkim na rozwijaniu właśnie umiejętności cyfrowych, co już biblioteki czynią i myślę, że z bardzo takim pozytywnym skutkiem, wykorzystania mediów cyfrowych, ale także umiejętności korzystania z informacji. My tu dzisiaj bardzo dużo mówimy o wyszukiwaniu, o analizie, o selekcji, co jest bardzo ważne, a wbrew pozorom bardzo duży procent społeczeństwa nie potrafi wyszukać jakichś zaawansowanych informacji, przepraszam. Oczywiście należy się skupić tutaj również na bezpieczeństwie cyfrowym, szczególnie my, tutaj nauczyciele, bibliotekarze, którzy pracujemy z młodym pokoleniem i wiemy, jakie zagrożenia w sieci są obecnie można znaleźć i cały czas ten rozwój tych zagrożeń jest. No ale to jest inny już temat. No i oczywiście wykorzystanie metod i technik TIC w nauczaniu. Przede wszystkim, proszę Państwa, nauczyciele, bibliotekarze bibliotek pedagogicznych powinni na bieżąco i cały czas doskonalić się w celu wsparcia nauczycieli innych, aby swoją wiedzę przekazywać, aby swoje umiejętności w zakresie TIC-u pokazywać innym nauczycielom. Tak jak powiedziałam, nie tylko bibliotekarzom, ale również także przy innych nauczycielom innych przedmiotów. Bardzo ważne, proszę Państwa, jest wspieranie także rozwoju umiejętności uczniów czy osób dorosłych, szczególnie uzdolnionych, wyróżniających się w jakich dziedzinie. Posiadamy zasoby nie tylko drukowane, tradycyjne, ale również dostęp do zasobów cyfrowych. Potrafimy wyszukać, więc jest to jakiś również element, aby kształcić, doskonalić, podnosić kompetencje tych osób, zarówno młodych, tak jak mówię, uczniów na przykład szkół ponadpodstawowych czy podstawowych, ale także osób dorosłych. Następnie upowszechniać metody, aktywne metody nauczania i uczenia się. I to za chwileczkę też powiem więcej o tych metodach. Te, które nie są jakieś specjalnie przygotowane na płatnych programach, ale wyszukiwać te, które są ogólnie dostępne i pokazywać, w jaki sposób je wykorzystywać w procesie nauczania i uczenia się. Bo tego nasi odbiorcy, nasi nauczyciele będą potrzebować gotowych elementów, które podsuną im pomysł, podsuną im element, który mogą wykorzystać w bibliotece szkolnej, w czasie jakiegoś wydarzenia edukacyjnego czy innych ciekawych wydarzeń.
wydarzeń. No i tutaj, proszę Państwa, ja bym się też skłaniała, aby tworzyć ofertę właśnie także dla osób niezwiązanych z oświatą. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że może będziemy podbierać komuś użytkowników, ale myślę, że to nie ten kierunek, bo ważne jest tutaj właśnie, aby biblioteka pedagogiczna wyspecjalizowała się być może w jakichś metodach czy umiejętnościach, które może przekazywać także osobom niezwiązanym z edukacją. Oczywiście, tak jak wspomniałam, odbiorcami bibliotek pedagogicznych są głównie właśnie nauczyciele, uczniowie, ale ja bym też tą ofertę kierowała także dla osób związanych z, na przykład z wychowaniem i nauczaniem dzieci, czyli to będą wszelkiego rodzaju instytucje czy organizacje, stowarzyszenia, które w jakiś sposób wykorzystują potencjał dzieci, kształcą je, organizują różne konkursy, ale jeszcze nie dotarli do bibliotek pedagogicznych, niemniej jednak mogą z tej oferty skorzystać. Kto jeszcze będzie takim odbiorcą? No, to już od nas zależy, trudno tutaj powiedzieć, ale oczywiście trzeba szukać nowych użytkowników, osób, które w jakiś sposób będą z naszej oferty korzystać. Pierwszy obszar, o którym wspomniałam, to pełnienie roli ośrodka informacji pedagogicznej i oświatowej. Oczywiście nauczyciele, szukając jakichś wskazówek, szukając odpowiedzi na pewne pytania, najczęściej sięgają na strony ministerialne, strony związane z oświatą. Jednakże w województwie czy w regionie taką rolę może pełnić właśnie biblioteka pedagogiczna. I myślę tutaj głównie o usługach cyfrowych, aby to było na bieżąco aktualizowane, przekazywane, uzupełniane, tak aby nauczyciel, chcąc szukać odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, sięgnął najpierw do biblioteki pedagogicznej i jej zasobów. No i oczywiście chodzi tutaj o tworzenie różnych baz danych, czyli prawa oświatowego, porad prawnych, różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, które są na przykład w ramach otwartych zasobów edukacyjnych przekazywane, ale także informacje o programach i grantach kierowanych właśnie do bibliotek szkolnych, na przykład i pedagogicznych, czy możliwości współpracy z różnymi instytucjami, niekoniecznie właśnie oświatowymi. Ważne jest, proszę Państwa, aby taki nauczyciel czy w ogóle użytkownik miał dostęp do zbiorów drukowanych, ale nie tylko. Otwórzmy się również także na zbiory cyfrowe, pełnotekstowe, szukajmy dostępu do darmowych baz, które możemy udostępniać naszym użytkownikom, bo wiemy doskonale, że młode pokolenie, ono wybierze, czy będzie chciał książkę drukowaną, czy książkę online, jednakże zawsze to jest informacja, to jest zawsze książka i my musimy ten wybór dać naszym użytkownikom. No oczywiście promowanie otwartych zasobów edukacyjnych, ale także prawa autorskiego i dzielenie się wiedzą. Nauczyciele, bibliotekarze, bibliotek pedagogicznych mogą również stworzyć taki rodzaj koła czy baz, gdzie będziemy publikować swoje materiały, dzielić się wiedzą, ale także również dajmy coś od siebie, bo bardzo wielu wykształconych nauczycieli, bibliotekarzy w bibliotekach pedagogicznych pracuje, więc warto tą wiedzą się dzielić. Następnie drugi obszar to wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką. Co już się dzieje i tutaj koleżanki z bibliotek szkolnych potwierdzały, co mnie bardzo cieszy. Jednakże na czym się jeszcze możemy skupić? No oczywiście promocja czytelnictwa pod różnym kątem, ale także pomoc w rozwiązywaniu na przykład problemów prawnych, jakichś merytorycznych czy metodycznych, ale także współpraca z różnymi organizacjami i towarzystwami bibliotecznymi. To jest bardzo istotne, bo my czasami nie wiemy, do kogo się udać, spytać o poradę. To są właśnie osoby w takich organizacjach czy instytucjach, które służą pomocą prawną, mają kontakty z różnymi osobami, które mogą nam pomóc. Więc warto również to promować i skupić się wokół współpracy z takimi organizacjami. Oczywiście wspieranie nauczycieli w realizacji awansu zawodowego.
Tutaj bym również się skupiła na tworzeniu, proszę Państwa, szkoleń i kursów nie tylko dla nauczycieli, ale również dla uczniów. Tak jak powiedziałam, tu z pomocą przychodzą nam otwarte zasoby edukacyjne, zasoby Polony czy Wikipedii i możemy tworzyć takie kursy online czy webquesty, które będą otwarte, czyli nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego zapisu czy zasobów i nauczyciele mogą z nich korzystać w ramach na przykład prowadzenia kół zainteresowań dla swoich uczniów. Czyli chodzi tutaj o budowanie od podstaw takiego kursu, a następnie ich udostępnianiu. Następnie, proszę Państwa, no to oczywiście te szkolenia dedykowane nauczycielom, bibliotekarzom, ale także wspieranie w realizacji programów i grantów dla bibliotek szkolnych. Ja tutaj bym widziała rolę też bibliotek pedagogicznych w promowaniu tych programów, aby jak najszersza informacja docierała do szkół. My cały czas tu mówimy, że brak nam funduszy na zakup książek, na zakup sprzętu, na realizację nawet zwykłych konkursów dla uczniów. Ja wiem, że dla niektórych bibliotek innych szczebli to jest niemożliwe, ale tak proszę Państwa czasami jest, że nie mamy na nagrody, żeby zorganizować jakiś konkurs. Dlatego ważne jest, aby biblioteka pedagogiczna stała się takim łącznikiem, gdzie biblioteka szkolna znajdzie, aha, w tym roku będzie taki grant organizowany, to spróbuję wziąć udział, albo teraz będzie taki program, poczytam o nim, co dzięki niemu zyskam. Następnie, proszę Państwa, no oczywiście tworzenie wszelkiego rodzaju materiałów informacyjnych. W bibliotece pedagogicznej musimy wiedzieć, co jest teraz na topie i co nauczyciel potrzebuje. Jaki jest rok jubileuszowy, jakie materiały, jakie scenariusze powinien nauczyciel od nas otrzymać albo znaleźć w naszej bazie. Jest to oczywiście bardzo istotne. No i oczywiście biblioteka pedagogiczna jako centrum edukacji cyfrowej, czyli jak wykorzystać rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, tworzenie materiałów online. Byłam zdziwiona, proszę Państwa, właśnie tutaj wynikami tych badań, które były publikowane na wstępie, że tak mało nauczycieli jeszcze nie wykorzystuje potencjału darmowych programów cyfrowych, bo wiemy, myślałam, że już w okresie pandemii tak dużo korzystaliśmy z tego typu narzędzi, że wykorzystujemy je później w swojej pracy zawodowej w szkole, ale okazuje się, że cały czas jest zapotrzebowanie i my właśnie tutaj w bibliotece pedagogicznej powinniśmy służyć swoją wiedzą i informacjami na ten temat. Bardzo istotne widzę również, proszę Państwa, współpracę biblioteki pedagogicznej z innymi instytucjami czy partnerami wspierającymi tą działalność biblioteki. Często zdarza się, że biblioteka pedagogiczna, ona działa tak jakby w swoim obszarze tutaj oświatowym, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wyszli, nawiązali współpracę, bo dzięki temu też się rozwijamy. Współpracę możemy właśnie z uczelniami wyższymi nawiązać, naukowymi. Myślę tutaj też, proszę Państwa, o tych uczelniach wyższych technicznych, ponieważ na przykład taki program Laboratoria Przyszłości, gdzie zakupuje szkoła sprzęt czy dostaje biblioteka, taka uczelnia wyższa może nam pomóc go rozgryźć, może podsunąć pomysły, bo oni po prostu się na tym znają. Więc warto również skorzystać po prostu z ich wiedzy i doświadczenia. No oczywiście upowszechnianie treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci i wspieranie nauczycieli, bibliotekarzy w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo trudny problem i tutaj też widzę rolę ekspertów z uczelni, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, aby wskazać, pomóc nauczycielom pracować z takimi dziećmi, bo wiemy, że one również w bibliotece są i są naszymi odbiorcami, a często właśnie ciężko nawiązać kontakt z takimi dzieciakami albo zachęcić ich do przyjścia do biblioteki. Kolejny, proszę Państwa, obszar, który widzę jako potencjał bibliotek pedagogicznych, to prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli innych przedmiotów, ale także innych użytkowników. I co tutaj istotne? Tutaj, proszę Państwa, chciałabym, czy
No, chciałabym, aby biblioteki dostosowywały swoją ofertę do bieżących potrzeb. Nie to, co umiemy, nie to, co kiedyś się nauczyliśmy, tylko ciągle musimy się doskonalić, aby wyjść naprzeciw bibliotekarzom szkolnym i nauczycielom innych przedmiotów nauczania. Ważne jest oczywiście tutaj doskonalenie i dokształcanie się nauczycieli, bibliotekarzy, bibliotek pedagogicznych. Co istotne, forma i zakres merytoryczny też musi być dostosowany do potrzeb użytkowników. Dużo tu rozmawiałam dzisiaj z koleżankami z bibliotek pedagogicznych i zauważyliśmy, że jeżeli jest teraz zapotrzebowanie na formy online, wideokonferencje bądź kursy e-learningowe, z taką ofertą biblioteki pedagogiczne muszą wyjść. Jeżeli jest potrzeba stacjonarnych szkoleń, warsztatów prowadzonych, również musimy dostosować tą swoją ofertę do wymagań naszych użytkowników. Starajmy się, czy biblioteki pedagogiczne powinny też wyjść w kierunku zakupu czy dostęp do czytelni internetowych. Oczywiście to znowu wiąże się z funduszami, których w bibliotekach pedagogicznych jest mało, ale no, powinniśmy jako biblioteki pedagogiczne myśleć również w takiej przyszłości. Zauważalne staje się, że coraz więcej bibliotek pedagogicznych również ma dostęp do wszelkiego rodzaju czytelni czy baz bibliotecznych takich online. Nie mogłam się wysławić. Proszę Państwa, i jeszcze na koniec o współpracy z bibliotekami innych typów czy instytucjami, a mianowicie realizacja i udział w projektach czy wydarzeniach edukacyjnych, które będą promować czytelnictwo, ale także wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Następnie oczywiście rozwój bibliotekarstwa, szukanie nowych rozwiązań. To będzie też związane z publikowaniem, z upowszechnianiem naszych pomysłów czy wszelkiego rodzaju innowacji. Następnie udział, proszę Państwa, nauczycieli bibliotekarzy w grupach tematycznych czy interdyscyplinarnych, naukowych. Oraz współpraca z pracownikami naukowymi w zakresie na przykład tworzenia kursów online, czy zapraszania ich w roli ekspertów, bo to jest bardzo istotne. Zawsze chętniej na pewno bierzemy udział w szkoleniu, w których mamy różnych ekspertów czy osoby z zewnątrz, bo one zawsze coś ciekawego wniosą w tą naszą wiedzę i naukę. Następnie publikacja i udostępnianie materiałów o charakterze oczywiście edukacyjnym i naukowym, ale także na przykład współudział nauczycieli bibliotekarzy w tworzeniu różnego rodzaju materiałów online, między innymi tutaj w Wikipedii czy innych otwartych zasobów edukacyjnych. Podsumowując, proszę Państwa, biblioteki pedagogiczne w przyszłości, na czym się powinny skupić? To jest taka moja wersja, może mój pomysł czy idea, którą sobie wymarzyłam, ale myślę, że tutaj od Państwa będzie zależało, jaka ta biblioteka przyszłości będzie. Myślę, że powinniśmy się skupić na wszelkiego rodzaju usługach online, bo jest popyt, chęć, młode pokolenie to pokolenie smartfonów i internetu. Musimy o tym pamiętać, czy nam się to podoba, czy nie. Następnie wykorzystanie TIC i to nie tylko TIC tego podstawowego na lekcji, ale tak, abyśmy potrafili pokazać naszym uczniom, jak się w świecie społecznym posługiwać technologiami, gdzie mogą wykorzystać, w jaki sposób szukać informacji. Następnie drugi obszar to nauczanie stacjonarne i online. To już, proszę Państwa, rzeczywistość. To nie tylko pandemia, która pokazała, że istnieją szkolenia online, ale również teraz też one są potrzebne i również mamy użytkowników, którzy z nich korzystają. I następnie promocja nauki i czytelnictwa. Wszelkiego rodzaju metodami. Myślę, że
W nauczycielach, bibliotekarzach i bibliotek pedagogicznych i bibliotekach szkolnych jest bardzo duży potencjał i dzielmy się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, tak aby się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje, nie zapominając oczywiście o uczniu, rodzicu, ale także innych odbiorcach tych placówek. Dziękuję bardzo.